Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o moich ulubionych kosmetykach poprzedniego miesiąca, także zapraszam Was na ulubieńców lutego. Mam tutaj zarówno sporo produktów do makijażu, jak i do pielęgnacji, a Wy dajcie w komentarzu na dole albo odkrycie swoje poprzedniego miesiąca, albo po prostu napiszcie, który kosmetyk używaliście zdecydowanie najczęściej. Zacznę dzisiaj od nowego, starego ulubieńca. Szminki z MAC z tej serii MAT zdecydowanie są moimi ulubieńcami od dawna, ale miałam ogromną przerwę, jeśli chodzi o używanie właśnie tych szminek. I tak naprawdę po poprzednim miesiącu, jak właśnie ta szminka klasyczna z Claresy mi się spodobała, no to stwierdziłam, że kurczę, wrócę. I faktycznie przekonałam się na nowo do takich tradycyjnych szminek. Tutaj mam moich zdecydowanych ulubieńców, czyli Velvet Teddy, szminkę, którą mam w tym momencie na ustach. I no, mogę powiedzieć śmiało, że to jest moja ulubiona szminka, ponieważ widzicie, ile jej zostało. Zostało mi naprawdę na ostatnie użycia, później będę pędzelkiem jeszcze wygrzebywać, co tam będzie, ale na pewno do niej wrócę, ponieważ jest to przepiękny nudziak, który jest połączeniem takiego biszkoptowego beżu, lekko ciepłych tonów, ale wpadających w róż. I tak naprawdę różnie będzie wyglądał na różnych kanacjach. U mnie w tym momencie wybija się tak dosyć ciepło, mam wrażenie, właśnie bardziej te biszkoptowo-ciepłe tony się wybijają w momencie, kiedy się opalę. Wtedy zdecydowanie bardziej widać róż i jest to wtedy taki bardziej nudziakowy. A mój drugi zdecydowany ulubieniec to jest Odcień Wheel, czyli ten beż wpadający w różowe tony. To jest po prostu przepiękny odcień właśnie takiej szminki, wiecie, jak z lat 90. Uwielbiam ich używać. Jeśli chodzi o formułę, to jest coś zdecydowanie najlepszego, co jest. Jeśli chodzi o matowe szminki, ponieważ jakby formuła jest taka satynowa, niesamowicie sunie po ustach, jest kremowa. Jest delikatnie jakby po, który możemy zminimalizować nawet wklepaniem czy odciśnięciem ust, i właśnie z czasem ona się robi bardziej matowa, ale nie wysusza ust, jest kremowa i przepięknie się nosi. Też bardzo dobrze się zjada, ponieważ nie widać żadnej ostrej granicy. No coś po prostu cudownego. W ostatnich filmach bardzo właśnie często mogliście zobaczyć, w szczególności ten odcień Velvet Teddy, ale po prostu mam zamiar teraz właśnie używać tych szminki, które mam z MAC-a, ale też być może dokupię jeszcze coś nowego, ponieważ dawno nie robiłam tam zakupów i chętnie tak naprawdę sprawdzę, jakie są teraz odcienie, może wpadnie mi w oko coś fajnego. Następnie podkład i tego produktu na pewno spodziewaliście się tutaj w ulubieńcach, tak naprawdę już mnie zachwycił przy pierwszym użyciu, no a później już było tylko lepiej. Jest to dokładnie L'Oreal True Match Nude, czyli serum w podkładzie. I gdybyście mi powiedzieli, nie wiem, ze 2-3 lata temu, że spodobał mi się produkt, który naprawdę kryje w stopniu delikatnym, to bym powiedziała, że to na pewno nie jestem ja. A faktycznie ostatnio nie dość, że przekonałam się do delikatniejszego krycia, tak ten podkład po prostu na skórze wygląda cudownie. Mimo właśnie takiego delikatnego krycia, wyrównania kolorytu, to wygląda przepięknie na skórze jak druga skóra, wręcz go po prostu na skórze nie widać. Wiecie, przed przypudrowaniem, przed użyciem innych produktów właśnie na ten podkład. Tutaj, jeśli chodzi o pory, przepięknie są wygładzone, koloryt jest wyrównany, nic się nie rzuca i jednocześnie właśnie ta naturalność i lekkość, ponieważ nie czujemy go w żadnym stopniu na twarzy. Nie mam w tym momencie makijaż już 8 godzin, zaczęłam robić makijaż o 14, jest teraz godzina 22 i trzyma się przepięknie. U mnie tak naprawdę po tych 8 godzinach wygląda, jakby właśnie miał wykończenie takie bardziej rozświetlające. W sensie, wiecie, na czole już delikatnie sebum zaczyna przebijać, ale w tak delikatnym stopniu, że to wygląda jak właśnie taki, wiecie, celowy efekt rozświetlenia niż rzeczywiście sebum. Mimo że mam cerę mieszaną, to faktycznie ładnie się utrzymuje. Nie jest to ogólnie produkt odporny na przecieranie, dlatego w momencie, kiedy się dotykamy gdzieś do twarzy, kiedy, wiecie, użyjemy chusteczki czy maseczki, no to faktycznie on się nam zetrze, tylko ze względu też na to krycie, to nie będzie tego widać, ponieważ jakby jest duża różnica między tym, jak użyjemy właśnie delikatnego podkładu i się coś nam zetrze, to jest niewidoczne. W momencie, kiedy użyjemy mocno kryjącego podkładu, który też nie jest odporny na ścieranie, to wtedy wszelkie takie dziury w podkładzie starcia będą zauważalne po prostu na pierwszy rzut oka i nawet z daleka. Ale w momencie, kiedy trzymamy się tej zasady, o której mówiłam Wam właśnie w ostatnim filmie z trikami pielęgnacyjnymi, trikami urodowymi, kiedy trzymamy się zasady, że nie dotykamy się w ciągu dnia do swojego makijażu, do swojej twarzy ogółem, niezależnie czy ten makijaż mamy czy nie, no to faktycznie
będzie trzymał się super. Ja jestem bardzo zadowolona. Ja tu używam najjaśniejszego odcienia, mam też ciemniejszy, który na pewno sprawdzi mi się, jak już się trochę opalę, wiecie, wiosną czy na początku lata. Także wydaje mi się, że będzie to produkt, który naprawdę przez długo będzie moim ulubieńcem i przez długo będę używała go do codziennych makijaży, ale także do tych mocniejszych do nagrywania, ponieważ podoba mi się, jak wygląda w kamerze. Następnie mam tutaj trzy produkty marki Claresa. Ostatnio robiłam makijaż jedną marką, dlatego też tych ulubieńców po prostu naraz jest więcej. Na początek puder, jest to dokładnie Blur Super Powder. Jest to bardzo fajny, niesamowicie delikatnie zmielony puder, który przepięknie wygładza pory, który fajnie matuje, który jest niewidoczny na twarzy tak naprawdę. Jest delikatny, przyjemny, za niską cenę. Także jest to produkt, który sprawdzi się dla cer od normalnych w stronę tłustych, bym powiedziała. Nie wiem, czy dla suchych nie byłby zbyt silnie matujący, ale dajcie mi znać, jeśli używaliście przy suchej cerze, jak się wtedy u Was sprawdza. No, ale naprawdę warty testu, w szczególności ze względu właśnie na tą niską cenę. W przypadku pierwszego użycia tego pudru w tym makijażu właśnie jedną marką, nie wiedziałam, co źle zagrało na mojej twarzy, ponieważ połączyłam tam podkład, korektor, puder, wiecie, nowy totalnie dla mnie i nie wiedziałam właśnie, co było tym złym produktem, który sprawił, że wiecie, moje policzki wyglądały na bardzo suche. I po dłuższych testach okazało się, że był to jednak korektor. Podkład używałam i nie jest może jakiś najlepszy, ale też nie jest najgorszy. Jest to przeciętny po prostu spoko podkład. Jeśli chodzi o korektor, no to za bardzo nie chciałam go używać więcej, a to dlatego, że po prostu nie jest to mój poziom krycia. Jakoś tak nie polubiłam się od razu z właśnie tym produktem. A puder używam od tego momentu i naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. Dlatego warto na to zerknąć. Inne produkty, jakie mi się sprawdziły, to jest róż. Róż serii Cheek Sticks Powder Brush. Ja mam tutaj odcień 02 Wonder. Mam tutaj także odcień numer 04 Mirage. Używałam go. To jest fajny róż, troszeczkę mocniejszy w kolorze, z drobinkami. Ten tutaj 02 to jest taki odcień różu, który jest lekko ciepławy, nie jest to taki typowy chłodny róż. Wygląda przepięknie na policzkach. Tutaj bardzo spodobała mi się formuła, ponieważ to jest taki produkt, który sobie budujemy, którego właśnie krycie, odcień, intensywność możemy sobie zbudować. Więc w momencie, kiedy zarówno jesteśmy początkującymi, mamy ciężką rękę, to jest fajny właśnie wtedy, ze względu na to, że nie zrobimy sobie krzywdy, nie nałożymy za dużo. Bardzo łatwo jest go rozpracować na twarzy, rozblendować i rzeczywiście wygląda niesamowicie naturalnie, ponieważ nie widać żadnych granic, super blenduje, fajnie właśnie ta intensywność się buduje i rzeczywiście trzyma się cały dzień, nie robi żadnych plam, więc wart jest uwagi. Jeśli chodzi o kolory, to też spodobał mi się numer 1, ale jak robiłam zamówienie, to był niedostępny, dlatego na pewno podczas kolejnych zamówień w jakiejś drogerii internetowej dorzucę sobie także właśnie ten brzoskwiniowy odcień, ponieważ sądzę, że z brzoskwiniowym także się super polubimy, w szczególności na tą zbliżającą się porę letnią, gdzie jednak sięgam bardziej po ciepłe tony w makijażu, też jestem bardziej opalona, więc wtedy ta brzoskwinia też super będzie mi pasować. Kolejnym produktem z tej marki, który polecę Wam bardzo, to jest Bronzer Tanned Honey. Ja mam tutaj odcień 12. W opakowaniu wygląda ona dosyć ciemny, ale nie bójcie się tego odcienia, nawet jak macie dużo jaśniejszą karnację od mojej, ponieważ on, podobnie jak róż, właśnie ma taką delikatniejszą pigmentację, którą możemy sobie fajnie budować i w zależności od tego, ile warstw nałożymy na twarz, to wtedy ciemniejszy, mocniejszy efekt uzyskamy. Ale ponownie konsystencja jest niesamowicie kremowa, która ładnie się rozkłada na twarzy, nie tworzy żadnych ostrych granic, wygląda jakby naturalny to był cień, nie jest widoczny totalnie na twarzy, dlatego bardzo Wam ten produkt polecę. To będą fajne produkty zarówno dla początkujących, dla osób zaczynających przygody z tego typu kosmetykami, też ze względu na cenę, która, wiecie, nie zaboli naszego portfela, no ale także dla osób zaawansowanych, tylko po prostu podkreślam to dla tych osób, które się uczą, ponieważ to będzie fajna opcja. W momencie, kiedy używamy, sięgamy po produkty, które są mocno napigmentowane, to przy jednym ruchu może powstać plama, może być ciężko nam rozłożyć, jeśli jeszcze nie mamy tej techniki wypracowanej, więc to będzie fajna opcja na start. Kategoria makijażu zakończona, przechodzimy do pielęgnacji. Pierwszy produkt, który Wam tutaj pokażę, jest z Resibo, jest to pianka wrzeszająca do twarzy, dokładnie Fresh Faced Velvety Foam Cleanser, czyli aksamitna pianka oczyszczająca i tak jak nazwa wskazuje, ona jest rzeczywiście aksamitna,
niesamowicie delikatna, taka kremowa jakby pod palcami. Coś po prostu cudownego. Naprawdę, ja już nieraz Wam mówiłam, że zapiankami ogólnie nie przepadam, ponieważ zazwyczaj mam wrażenie, że one są takie wyciągające wręcz, wiecie, całe to nawilżenie skóry. Albo są takie jakby trochę szorstkie, że ja jest niby pianka, ale ona nie jest jakaś taka miła w dotyku. To jest po prostu coś tak przemiłego, to coś tak delikatnego pod palcami i tak delikatnego też dla naszej skóry, że to jest po prostu bajka. Naprawdę, nie wysusza skóry, nie ściąga jej, ale przy tym oczywiście świetnie skórę oczyszcza. Ja jej używam zarówno na dzień, ale także po demakijażu, po właśnie użyciu właśnie balsamu do demakijażu czy olejku. Właśnie po zmyciu tego olejku, następnie jeszcze dodatkowo właśnie idzie ta pianka. No i powiem szczerze, że jestem niesamowicie zadowolona, bardzo fajnie działa na mnie ten produkt. No ale ogólnie markę Rezibo bardzo lubię i większość kosmetyków świetnie mi się sprawdza, także dla mnie tutaj nie było żadnego zaskoczenia. Następnie antyperspirant z marki Basic Lab. Ja wybrałam tą wersję 72-godzinną, ponieważ u kogoś w ulubieńcach właśnie widziałam tę wersję, dlatego właśnie się na nią skusiłam. Ja ogólnie nie jestem fanką antyperspirantów w kulce i tak naprawdę miałam złe doświadczenia do tej pory, dlatego też odstawiłam totalnie i używałam tych w sztyfcie, które też nie zawsze są idealne, ale tutaj po prostu z poleceń kupiłam i tutaj nigdy nie ma tego problemu, którego doświadczyłam właśnie z innymi produktami tego typu, ponieważ zazwyczaj w tych drogeryjnych ta kulka jest wiecznie sucha i musimy się natrząchać tym produktem, odwracać, tak żeby po prostu jakakolwiek ilość produktu weszła na tą kulkę, żeby właśnie móc użyć. Tutaj nie ma tego problemu, tutaj wręcz troszeczkę cieknie tego produktu u boku. Rzeczywiście jest bardzo płynny i zawsze jest ta kulka idealnie nasączona i od razu możemy używać, nie musimy się tutaj w żaden sposób bawić tym produktem, żeby cokolwiek wyszło, tylko faktycznie od razu używamy. Jest to produkt bardzo płynny, który potrzebuje chwili, nie jakiejś bardzo dużej, żeby wyschnąć. Nie zostawia żadnych śladów na ubraniach. Nie jest jakkolwiek wyczuwalny ten antyperspirant. Pacha jest po prostu sucha, nie klejąca, nic takiego. I jeśli chodzi o zapach, to jest bardzo delikatnie wyczuwalny. Szczerze, pod pachą nigdy nie czułam, a teraz specjalnie powąchałam. I jakby jest trochę może kwiatowy, nie wiem, tak mi się wydaje w tym momencie, jak go czuję, ale jest naprawdę delikatny. Nie czujemy go, więc też nie zaburza zapachu naszych perfum, ale co najważniejsze, to po prostu działa. Ja teraz regularnie chodzę na siłkę, walczę z mocnymi, dużymi kilogramami, w zależności oczywiście od partii, od tego, co wykonuję, ale wiadomo, będę jeszcze dążyła do mocniejszych. No i tego wysiłku fizycznego jest u mnie dosyć sporo i faktycznie nigdy nie czułam, żeby jakkolwiek nawet miała mokrą pachę. A co powiedzieć o jakimś przykrym zapachu. Więc to jest produkt, który naprawdę mogę Wam całym sercem polecić. I jest też w świetnej cenie, dlatego śmiało bierzcie. Tak jak też pokazywałam Wam kremy do twarzy, one też są w rewelacyjnych cenach. Serum już ze względu też na świetne składniki aktywne są troszeczkę droższe, ale rzeczywiście póki co wszystkie kosmetyki tej marki mi się super sprawdzają, testuję nowe, także też będę Wam dawała znać. Z kategorii wosy też mam tutaj produkt, dokładnie maskę marki Botanic Hair Food. Jest to nawilżająca maska do włosów. To jest wersja humaktantowa z bananem i z aloesem, która sprawdza mi się naprawdę cudownie. Ogólnie moje włosy zdecydowanie najbardziej lubią humaktanty. Znaczy najbardziej? No może niekoniecznie najbardziej razem z emolientami. I ta maska mi się sprawdza świetnie do codziennego użytku. Przepięknie pachnie takim naturalnym bananem, takim jak mamy takiego super dojrzałego, słodkiego banana, to jest właśnie ten zapach. Mega intensywny. Nie wiem, czy w sumie na włosach się utrzymuje. Nie zwróciłam na to uwagi w sumie, ale ja się też dosyć szybko przyzwyczajam do zapachu, więc być może dlatego. Ale sam proces, wiecie, nakładania pod prysznicem, jak nakładamy tę maskę, to faktycznie jest niesamowicie przyjemne ze względu na ten zapach. Fajnie właśnie włosy nawilża, sprawia, że są fajne w dotyku, mięciutkie, dobrze się rozczesują, mają przepiękny blask, nie zlepiają się, wiecie, w ciągu dnia, nie zlepiają się, nie strączkują, to mi się wydaje, że to jest słowo, którego szukam w tym momencie. Są bardzo fajne, puszyste, miękkie w dotyku, nie są ani obciążone, ani, wiecie, nie jest to produkt zbyt delikatny. Dla mnie to jest fajna opcja właśnie, wiecie, do używania przy każdym myciu, po prostu, ponieważ ja nie sięgam raczej po odżywki, ponieważ odżywki zazwyczaj są dla mnie zbyt delikatne, ale w momencie, kiedy macie zdrowsze włosy, to pewnie będzie fajny produkt do używania raz na jakiś czas właśnie w postaci maski. Na koniec produkt z kategorii, której myślałam, że nigdy nie będzie w ulubieńcach. Nie sądziłam, że jakieś mydełko wpłynie
bije moje serce, ale jak się okazało, to tak się stało. Produkt marki Rituals, jest to The Ritual of Sakura, antybakteryjne mydełko takie w piance do rąk. I sama pewnie bym się jakby oryginalnie na niego nie skusiła ze względu na cenę. Jakby z tej marki nigdy nic wcześniej nie miałam i pewnie coś sobie kupię, żeby sprawdzić inne rzeczy, ale dostałam to mydełko w płynie. Teraz jestem, jak widzicie, na wykończeniu. Ja zdecydowanie kupię kolejne opakowanie, mimo dużej ceny jak na produkt tej kategorii. Rzadki produkt, ale właśnie taki powinien być ze względu na to, że tutaj ten atomizer właśnie wytwarza plankę, która jest niesamowicie aksamitna i jest bardzo delikatna dla skóry dłoni. A ja akurat ze skórą na dłoniach mam ogromny problem. Właśnie zazwyczaj są niesamowicie suche, czasami są szorstkie, po prostu jak pumeksy. Schodzi mi skóra, są szorstkie, czy między palcami, czy z tyłu. Faktycznie z tym mam problem, ponieważ bardzo często myję ręce. I przez to właśnie niesamowicie mi się wysusza. Zazwyczaj zapomnę o kremie do rąk albo użyję raz na jakiś czas, a jednak, wiecie, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy dziennie myję ręce. Więc faktycznie jednak dobry produkt do mycia rąk to jest podstawa i powinna mieć w sumie dwa opakowania, żeby mieć jedno w łazience, drugie w kuchni, ponieważ wtedy raczej już problemu z dłońmi bym nie miała, a tak to jednak w kuchni też potrafię umyć wielokrotnie ręce przy jednym posiłku, przy robieniu jednego posiłku, dlatego no, dwa opakowania to już jest koszt rzędu 90 zł, co będzie mnie troszeczkę bolało, ale jednak bardzo fajny produkt, ono właśnie delikatny dla skóry dłoni, przepięknie pachnie, ten zapach na dłoniach się utrzymuje. I ja mam wrażenie, jak myję właśnie tym mydełkiem ręce, że one są w dotyku tak niesamowicie gładkie, tak jakbym już nałożyła krem, który się idealnie wchłonął. Wiecie, on nie zostawia żadnej warstwy na dłoniach, ale po prostu są tak delikatne i tak mięciutkie, że to jest coś cudownego. Dlatego tak, no. Nic innego mi się tak nie sprawdziło z tej kategorii, dlatego musiałam się podzielić. Dajcie mi znać, czy mieliście jakieś produkty z tej marki i co ogólnie polecacie, na co zwrócić uwagę, a co może nie jest warte właśnie swojej ceny. To by było wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!